Siema, witam Was w piątej analizie rynku, zaczniemy to troszkę nietypowo, ponieważ omówimy sobie temat na czym polegają analizy, zarówno w czasie teraźniejszym analizy, przeszłościowe po części, jak i przyszłościowe. Tak więc dzięki na początku za subskrypcję, jeśli nie macie zostawcie, jest to w miarę regularna seria. Taka Wam się chyba najbardziej podoba, zostawcie tego lajka like i będzie elegancko. Co to jest przewidywanie, czyli to, co ja robię bardzo często? Domyślanie się, jaki jest najbardziej prawdopodobny tok zdarzeń w przyszłości, to, co jest spodziewane, przewidywane jako najbardziej prawdopodobne. Na czym opieram te przewidywania? Na historii. Yy, historia jest yy, chyba najlepszym nauczycielem, natomiast EA może. Różnie postępować w różnych latach, może wpadać na różne pomysły, niemniej jednak jakaś tam jest zachowana po prostu, e, że tak powiem, logika. E, wiele osób mnie pyta, dlaczego mówiłeś, że będzie okienko kupienia w czwartek, a było w środę? Słuchajcie, e, Okienko występ, wystąpiło w środę tylko i wyłącznie z jednego powodu, czyli tego, czego nikt się nie spodziewał, SBC o Bundesligi. Ktoś powie, ej, ale te karty są do niczego, kto to robi? Otóż robi to mnóstwo osób i ja również zrobię dzisiaj w piątek e, te wyzwania, żeby otworzyć w momencie, kiedy wyjdzie nowa drużyna Scream i to również Wam polecam. Kiedy karty są dopiero co w paczkach, są one najdroższe, może on nawet dwa razy drożej niż po tygodniu jego tej wartości karty sprzedać ją. Na szybko, po prostu w momencie trafienia. Dlatego, jak widzicie, naprawdę niektóre fajne paczki można tutaj dorwać, i ludzie otwierali te paczki na potęgę. Yy, można to zauważyć na przykładzie cen. Yy, tutaj macie Davinsona Sancheza. On tak naprawdę bardzo nisko się zachowywał o pierwszej w nocy, o dwudziestej, i to był jego okropny dołek. Okropny dołek. Dlaczego wtedy? Ponieważ ludzie. Musieli troszkę y, poświęcić czasu gracze na to, żeby zrobić te wyzwania z Bundesligą, i to spowodowało ten nagły krach w nocy, że było otworzonych multum, a to naprawdę multum paczek, i takie rzeczy są nie do przewidzenia. I głównie, jeśli chodzi o działania rynku i moją analizę, y, musicie brać to jako ogólnik, jako ogólne. Y, przewidywanie. Mogę wam podpowiedzieć, co było kiedyś, jak się zachować, tak, żeby sprzedać skład, znaczy wyszliśmy bardzo dobrze przed eventem. Jednak typowo, jeśli chodzi o działania handlowe, między innymi po to jest ten Discord, bo tak to co, macie tu wszystko na kanale. Nie do końca. Typowo trzeba reagować live, czyli po prostu w momencie codziennie o 19 patrzeć co wyszło czy jest duży wysypaczek, czy jest mały wysypaczek, czy poszło multum paczek tak jak przy Bundeslize i ceny mogą być niskie, e, szczerze mówiąc po części ja sam zbagatelizowałem tą Bundesligę, a jak widać opłacałoby się posiedzieć i, i, i wiedzieć o tym, że ludzie będą otwierać te paczki, pominąłem ten temat, poszedłem spać, e, nie pokorzystaliśmy dużo jeśli chodzi o Discord na tych e, promocjach, e, to muszę przyznać, natomiast Chcę wam powiedzieć mniej więcej jak zachowuje się rynek, co jest dziwnego na rynku, yy, oraz tak naprawdę jaki sposób zarobku w tym momencie jest najlepszy i uwaga, po części mogą być to inwestycje i są inwestycje, natomiast te inwestycje również działają w sposób szybkich flipów. Szybkie flipy w tym momencie są potęgą. Yy, na Foodbinie mamy bardzo fajny Yy, bardzo fajną po prostu rzecz, czyli sprawdzenie ilości aukcji. Jak widzicie, wieczorami te aukcje wystrzeliwują w kosmos. To już mniejsza z tym. Rano jest ich dużo mniej. Natomiast na Xboxie najwięcej mieliśmy 2,5 miliona około. Na PlayStation mieliśmy 9,5 miliona, a średnio się kręci po 9 wieczorami. Na PC to już nie mówię, bo tutaj yy, pół miliona. Czyli rozbieżność między Xboxem, tam, gdzie gram, a PlayStation, jest taka sama jak rozbieżność między Xboxem a komputerem, PC-tem. No i co tutaj możemy jako wnioski wyciągnąć? To, że na PlayStation jest dużo łatwiej zarabiać live. I to jest sprawdzone. Jeśli macie czas, jeśli chcecie, wchodzicie sobie na Foodbina. Foodbin, już to ostatnio mówiłem, jeśli chodzi o zarabianie, ma naprawdę wielkie opóźnienia cenowe i w momencie, kiedy wyjdziecie wejdziecie o 19, to taki Davidson Sanchez w pewnym momencie pokazuje swoją cenę, powiedzmy, w środę o 19, jako 14,5. 750, a on po chwili już chodzi 2000 więcej. Natomiast foodbin przy wielu kartach przycina się i nie aktualizuje live tej ceny i po 20 minutach da się snajpić, bo ludzie sprawdzają cenę na foodbinie, Bóg wystawienie i tyle. Zarabianie na kartach ogólnie overallowych, mnóstwo osób podcina z stylami gry e, zarabianie na kartach pod SBC na zasadzie snajpienia, czy licytacja, na, najbardziej właśnie tego snajpienia na konsoli można snajpić. Jest po prostu potężnym sposobem zarobku. Jeśli między 19 a 23 macie dużo wolnego czasu, jesteście w stanie zarobić 150-200 tysięcy i to naprawdę nie jest wyolbrzymione, ponieważ takie wahania cen wchodzą. I jeśli tylko umiecie snajpić, wchodzicie na foodbina, e, sprawdzacie ceny, wchodzicie na konsolę, snajpicie. Oczywiście są narzędzia do snajpienia, ja ich nie używam, nie polecam. Niemniej jednak możecie być po części konkurencyjni, jeśli dobrze opanujecie ruchy na konsoli, e, da się... W sumie bardzo fajnie to y, kupić, ponieważ y, webapp ma małe opóźnienia z tego co założyłem, natomiast konsola dość często wyrzuca Ci kartę idealnie jedna godzina, jeszcze nawet sekunda nie zleci, więc to naprawdę warto wykorzystać. Porozmawiajmy o drużynie tygodnia. Czy warto w nią inwestować? Ogólnie sytuacja z drużyną tygodnia y, była taka, że te karty spadły nisko, a potem nagle odbiły po nagrodach i do wieczora rosły. Y, wczoraj Niby był jakiś wysypaczek, natomiast nie jakiś duży, troszkę te ceny spadły. Natomiast jest liga weekendowa. Jeśli dzisiaj wchodzi nowa drużyna Scream, najprawdopodobniej wejdzie jakieś wyzwanie budowanie składu o taką kartę jak Miller czy coś w tym stylu. Wątpię, żeby odpuścili typowo content, szczególnie że muszą reanimować rynek, i to jest podstawa, to jest najważniejsze słowo w tym momencie: reanimacja rynku, czyli to co ja przewiduję. Te karty zostawiłbym, naprawdę może da się na nich zarobić, ale tak jak mówię, ryzyko jest niewspółmierne w tym momencie. W Czwartkowe flipy niektórym bardzo fajnie na tych kartach wyszły, ale równie dobrze te same osoby zamiast flipować i ładować tu budżet i zarabiać po 10-15 na, na karcie, mogły snajpić i wychodziło tak samo, jak nie nawet lepiej, bo ryzyko w tym momencie się. Yy... No, tak naprawdę nie opłaca po części, jeśli chodzi. No, wiadomo, jak ktoś ma 10 milionów do zainwestowania, to nie będzie snajpił, może zainwestować. Natomiast w tym momencie ryzyko jest nieproporcjonalne do zarobku, który oferuje nam snajpienie, licytowanie i tym podobne, jeśli chodzi o rynek. Dlatego tą drużynę tygodnia nie tykałbym. Tak naprawdę w ogóle do kolejnego tygodnia zobaczymy, jaki będzie wysypaczek. Jeśli w jeden dzień by mocno podcieli to tak. Natomiast ceny okropnie się zmieniają, co możemy zobaczyć na drużynie poprzedniej, której był wysyp. I tak naprawdę Lewandowski oscyluje i każda karta między w tej samej cenie, jak była w środę, nie odbijają, ponieważ jest tych kart dużo, co mnie zdziwiło. Natomiast jednym ważnym przykładem jest to, że Lewandowski nie odbił. Dlaczego Lewandowski nie odbił? Pokażę Wam na przykładzie Gnabriego. Jak widzicie, Gnabry odbił, 2000, 2000, natomiast Davidson Sanchez odbił tak naprawdę, e, jeśli chodzi o dzienne, on był po 16, 22, ogólnie on odbił okropnie, bardzo wysoko odbiło Premier League i to był ten moment, w który warto było wejść, w Premier League, ludzie chcą przerzucać się na ligi typu Premier League i te karty odbiły w innych ligach, tak naprawdę nie było aż takich odbić cenowych i łatwo było e, stracić i tyle. Kolejna sprawa, czy karty odbiją? Te tanie karty już według mnie nie odbiją, tak było rok temu. Tak było z Sisoko, nie z Sisoko, tylko skąd bią rok temu. I on po prostu już nigdy nie powstał. Miał jakieś tam wahanie, kiedy mi zmieniają narodowość, ale to już jest inna bajka i to już nie jest ten temat. No i jeśli chodzi o duże scream, czy opłaca się w nią inwestować? Wtedy co budołek, to budołek. To wiadomo przez wyzwania Bundesligi, natomiast mogą być one tanie jeszcze w niedzielę, poniedziałek. Wtedy ewentualnie bym się, mimo że nie będą lecieć spacze, koło nich zakręcił, spróbował. Tylko tak, jak mówię, licytowanie i snajpienie live daje takie zarobki, że naprawdę nie ma co ryzykować, jeśli macie tylko czas. Bo kupienie czy wysnajpienie takiej karty to też zajmuje troszkę czasu, a poświęcając godzinę czy dwie dziennie, sprawdzając ceny, które są zatrzymane między 19 a 20, jesteście w stanie bardzo dużo zarobić. Teraz wam powiem, w co ja wjechałem. Tu macie post. Ja osobiście wjechałem bardzo mocno w 84 i piątki. Na czym skupiłem się? Zdecydowanie na narodowości. O ile Francuzi super odbijają jako karty grywalne. Często są w Team of the Week, co macie tutaj na przykład przykłady w ostatnich. O tyle po prostu hmm, Hiszpanie są najlepszymi kartami pod SBC i to jest moja opinia. Hmm, to nie jest coś, co zepsuje rynek, że Wam powiem, że ja na przykład lubię Hiszpanów i w nich inwestuję z tego powodu, że rynek jest tak ogromny, że dla każdego coś starczy, szczególnie przy naszej tutaj publice, przy naszym, naszych zasięgach. Tak więc wszedłem mocno w karty 84 i 85. Karty te są naprawdę nisko, możecie zobaczyć na przykład, 84 już coś podbijały, natomiast łapałem wczoraj karty po 2,5 tysiąca, do 2,5 tysiąca. Alberto i tym podobnych, yy, Icardiego, Lukaku, te wszystkie karty yy, często na futbili mają dość zaniżone ceny, 4 godziny temu odświeżone, pewnie chodzi drożej. Zobaczcie na Icardiego, 4,900. Idziecie, snajpicie po 4,900, on się raz za czas pojawia. Ludzie nie sprawdzają aż tak dokładnie tych cen i naprawdę na tym są bardzo dobre zarobki. Yy, no i tyle, no po prostu yy, załadowałem się w 84 i 85 z tego powodu, że yy, zobaczmy sobie na rynek. Obecny indeks jest trochę wysoki, natomiast wczoraj, ale ogólnie dzienny, jesteśmy na dnie, 74 było na 73, a dzienne wahania są jeszcze niżej niż wtedy, bo wtedy był rynek unormowany, nie było takich wysypów, no może nie licząc tych dni, kiedy właśnie poszły, chociaż tutaj gdzieś poszły one więc ten rynek był w miarę normalny, w miarę nie był dziki. Tak więc wszedłem w czwórki, wszedłem w piątki. Jednym z aspektów, który mnie do tego popchnął, również i kupowałem w oknie, oczywiście wczoraj cały wieczór spędziłem. Włożyłem w to około 1,5 miliona, naprawdę 1,5 miliona. Z 80 kart 85 na liście, nie chciałem ich zakopywać, natomiast w nieprzypisane wrzuciłem karty 84. Hulk kończy się dzisiaj, za 5 godzin, czyli o 19.00. Milnera nie ma, nic nie ma tak naprawdę Wchodzi dzisiaj druga część, druga drużyna tygodnia Według mnie muszą coś dać i dadzą Muszą reanimować rynek z tego powodu, że tak naprawdę W tym momencie, gdzie my się znaj znajdujemy Czyli na przykład mogę wam pokazać indeks e, Dzienny kart 100 No to tutaj wiadomo, to jesteśmy w kompletnym dołku Ale nawet złotych kart, ogólnie złotych kart e, To po prostu... No, tu są wszystkie złote karty, mogą być yy, uwzględnione. To po prostu jesteśmy w okropnym, a to okropnym dołku. Nigdy nie było tak tanio, i zaraz nikomu nie będzie się opłacało otwierać paczek za FIFA pointsy. I to jest najważniejsza sprawa. Jeśli rynek będzie dalej nisko, jeśli rynek będzie dalej szurał dupą po dnie, to nikt nie będzie otwierał paczek za FIFA pointsy. Bo powiedzmy sobie szczerze, macie do trafienia Neymara. Macie trafię do Ronaldo, Messiego, kilka tam kart wysoko cenionych, a reszta to wszystko, short, short, short który po prostu e, nie pozwoli wam nawet po sprzedaży na zakup takiej karty. E, co przewiduje dzisiaj? Przewiduje załamanie cen, okienko do kupna. Przewiduję odbicie indeksu 84,5. Jeśli nie odbije dzisiaj, to odbije w kolejnych dniach. Nie wierzę, że oni tego nie podniosą z kolan. Wyższe indeksy nie ładuje się z tego powodu, że po pierwsze, bo to będzie zaraz pytanie pewnie, po pierwsze one są dość nisko, po drugie są dość nisko i nie odbijały aż tak. Nie odbijały tak. 86 jeszcze odbijało, ale... Nie odbijają zbyt często 87, 88, więc w tego typu karty mniej bym się ładował. Dlaczego 84? Ponieważ one dwukrotnie odbijają, żadna inna karta wam dwukrotnie nie odbije. Nieprzypisane karty są potęgą, macie nawet odcinek na kanale, jak to działa. Co więcej, przy nieprzypisanych na konsoli możecie snajpić. Niekiedy wam ta karta wpada do nieprzypisanych, ale nadal możecie sobie dokupować jakieś rzeczy i możecie licytować, kiedy macie pełną kontrolę nad tymi kartami, możecie wrzucić do klubu, na listę transferową. No, i tyle. Tyle na dzisiaj. Na pewno dzięki za oglądanie, dzięki za wysłuchanie. Zostawcie komentarze, jeśli są jakieś pytania. Przewiduję dzisiaj duże okienko kupna, podsumowując. Przewiduję odbicie indeksów. Myślę, że coś wejdzie. Jeśli wejdzie, to masowo ze wszystkiego wyjdę, ponieważ wiem, że w kolejnych dniach również ten event będzie dość mocno oblegany. Nie wierzę, że teraz dostaniemy, dostaliśmy naprawdę dobrą drużynę Scream i nie wierzę, że dostaniemy teraz jakiś badziew, będzie również dobrze, będzie również hype, no i będą SBC, a to jest naprawdę ważne, dużo ludzi również czeka z tą Bundesligą, tak jak ja, bo chcą nowe paczki otworzyć z nowymi kartami i tyle. To wszystko, dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnej analizie rynku, mniej więcej przeanalizowaliśmy co się działo, co się będzie dziać, mam nadzieję, że tak będzie, bo liczę naprawdę na ten segment 84-85. No trzeba podnieść ten rynek ziemi i oni sobie doskonale wydaje mi się zdają z tego sprawę, że miesiąc po premierze jak nic nie jest e, warte informy e, w tym momencie nie są aż tak dobre, ja już tam powychodziłem z 30 sztuk e, nawet na zero e, takich po Quixelu z tego powodu, że no to nie odbija panowie, to nie odbija, to nie ma prawa bytu w tym momencie z tego powodu, że jest taki wysypie z tyle tych kart, że musiało być jakieś powtarzalne SBCO informy, a czego na razie się nie spodziewam. I do tego czasu jeszcze będę mógł ewentualnie wrócić do tego segmentu, jeśli tak będę decydował. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was. Siema.